Witam te walkisty, z Workers and Resources Savage Republic. Dzisiaj prąd do tych tutaj wszystkich moich pięknych nowych miasteczek. Eunicza, nie wiem, czy tu jeszcze ktoś mieszka, czy już w ogóle wynieśli się. No jeszcze ktoś tu nawet mieszka, to fajnie. Nawet budują ten dom handlowy. Jakoś im to tam idzie w miarę. Urzędu miasta jeszcze nie. Drogi, no tak, coś tam robią, ale też rewelacji nie ma. O, tu kawałek drogi skończyli, nawet nieźle. No, także no jak zrobią, to będzie. Zobaczymy, jak im to pójdzie. Tutaj wolałbym, żeby to też robili jakoś bardziej priorytetowo, ale tak średnio. No, znaczy coś tu się dzieje, ale no. Elektrownia już jest zbudowana, kopalnia, wszystko też elegancko. Nawet ktoś tutaj pracuje. Tu 19 osób, tutaj 50 osób, tutaj 13, także elegancko. Tu chyba ktoś nawet przyjechał, 23 robotników właśnie przyjechało. Więc trzeba by było tutaj coś robić. Przypominamy, że tutaj jeszcze oczywiście ten węgiel będzie jeszcze gdzieś indziej szedł, bo tu jeszcze będzie jakiś plac załadunkowy, stąd sobie taśmę wypuścimy z tego tutaj, o. I tu będziemy przynajmniej ładowali sobie ten węgiel na auta, albo tutaj zrobimy od razu jakąś, kurde, hutę czy coś. Się zobaczy jeszcze, co będzie, tylko nie wiem za bardzo, które, jakieś wagoniki tu może takie te podwieszane zrobię w końcu czy coś. No, dzisiaj prąd, to tak. Po pierwsze, zrobimy sobie, 402 tysiące rubli mam, to może mi wystarczyć, może nie bardzo, ale no, coś tam porobimy. To tak, rozdzielnia wysokiego napięcia, bo tak, kurczę, nie wiem, czy wykorzystać te linie tutaj niskiego, średniego, żeby wychodziły. Na przykład do Wolonej w sumie można by było puścić tylko średnie samo, nic więcej. Tylko tak, jak tutaj droga będzie jakaś w ogóle szła? Tego to żaden nie wie. Tylko nie buduj mi tego, halo, spokojnie, 60 tysięcy to ja nie jestem gotów, żeby wydać na drogę. Tutaj tak, tutaj jakoś tak. I tutaj potem tak jakoś, powiedzmy, czy coś w tym stylu. To się potem zrobi, nie? Tylko chodzi o to, żeby tu w miarę tak już było jakby zaplanowane wszystko. Cyk, i to tam kiedyś zróbcie, to się nie spieszy, tam spokojnie luzik arbuź, na razie nie będę wjeżdżał, bo to się poniszczy ten progres budowy, jak tutaj dopnę chyba. Także ten, no to przy tej drodze tutaj, jakbyśmy sobie zrobili teraz te podstacje, to by było fajnie. Powinno wszędzie się, no jakbyśmy zrobili dwie podstacje, jedna tutaj, druga tam, to raczej powinno się udać. Także dawaj, tutaj... Cyk, podstacyjka numer 1, zasięgiem będzie miała tutaj chyba większość. Bo nawet i 3 zrobię tu, kurczę, żeby już na pewno wszystko było potem w zasięgu. Tutaj trzecia i tutaj gdzieś czwarta, proszę bardzo, cyk, proszę, tu, proszę, dawaj, o, bliska, o. I teraz tak, rozdzielnia średniego napięcia musiałaby tutaj jeszcze jakaś być jedna. Nie wiem, jak potem z dojazdem tu zrobię, no ale jakoś coś się wymyśli. No dobra, dawaj. Tutaj takie coś i tutaj jeszcze gdzieś takie coś zrobimy, tutaj też musi być taka rozdzielnia średniego. Dobra, proszę bardzo. I teraz tak, to robimy. To budujemy. To budujemy. To budujemy. No, trochę się obawiam, jak z tymi dojazdami to wyjdzie, no ale trudno. I to budujemy. To nie są drogie rzeczy, także spoko. Teraz tak, linię średniego przerzucimy sobie tutaj jakoś tak, tu jakoś tak i tu jakoś tak, proszę to zbudować, tutaj jakoś tak i tutaj teraz ostatnia jeszcze niech sobie pójdzie tak, troszeczkę nawet bardziej tyłem jeszcze tak i proszę bardzo, cyk i cyk, niech będzie w ten sposób. Tutaj zrobimy już taką troszeczkę grubszą, zrobimy ją tak, tym razem za dolary może. I teraz lecimy sobie do elektrowni. Te stoperany można by było tutaj jakoś podłączyć, ale to później. W każdym razie tutaj jedziemy sobie tak dalej, tędy. Tędy. I tutaj proszę bardzo, elegancko. Ile to będzie kosztowało? 100 tysięcy, o matko. Żeby jedno miasto zasilić? No dobra, no trudno, no dobra. Zrobimy tak, trochę zrobimy za ruble. I trochę zrobimy, znaczy trochę za dolary i trochę za ruble, proszę bardzo. Będziemy mogli później więcej prądu sprzedawać w sumie z tej elektrowni tutaj. To będzie dobre, dobra. I tutaj prąd powinien już być.
Dobra. To Wolona ma prąd jako pierwsze z tych miasteczek. I teraz tak, pójdziemy sobie wysokim napięciem, myślę. Tutaj gdzieś sobie zrobimy na górce. Tutaj gdzieś na górce zrobimy sobie piękną tutaj... Piękny transformator. Ale taki piękny transformator zrobimy, kurczę. W lesie tak elegancko akurat, w sam raz, proszę bardzo. Transformator. I tak, rozdzielnia by była... no chyba gdzieś z tej strony by musiała być. Czy ja tu potrzebuję rozdzielni, czy sam transformator właściwie by wystarczy? Może na razie... Wiecie, to zawsze potem będzie można to jakoś przebudować i coś tam dołożyć w trakcie, czy coś, nie? Tutaj tak. Tutaj tak. Tutaj tak, proszę bardzo. I mamy linię. Ile to będzie? 190 tysięcy kosztowało. No to muszę zrobić. Trudno, za ruble, dawaj. To tutaj też za ruble. Dobra, dawaj. No i teraz podstacje w tym gdzieś mieście i w tym mieście. Może najpierw zaczniemy od Ełniczej. Nie budowa, infrastruktura, dawaj. Średniego napięcia. Podstacja elektryczna. O, tu by była idealna w samym środku, ale to nie bardzo tak zadziała. Dobra, tutaj by zasiliło w sumie połowę tego miasta, także spoko. To by mogło być. Oczywiście tego nie podłączę, nie zrobię tutaj dojścia dojazdu, kurde. No, może z tej strony, kurde, balans. Tu się jedna zmieści i to mi zasili w sumie większość miasta tutaj. To potem jeszcze tutaj na górze, tu i tutaj. No to dobra, dobre. Tu jakby się może zmieściło. O, pięknie. I potem jeszcze gdzieś tutaj tylko. Na przykład. Gdzieś w tym miejscu. Oczywiście tu nie podłączę tego, kurde, do drogi, bo jest ścieżka obok. Kilometr obok jest ścieżka, to teraz już tego nie podłączę, dobra. Zrobimy tak, usuniemy sobie tutaj tę ścieżkę i ją przeniesiemy w bok. Tu ją przeniesiemy, proszę bardzo. Zamiast żwirowej będą mieli gruntową, trudno. Cieszcie się, że w ogóle możecie z domu wyjść, kurde, halo. Cyk. Cyk i cyk, to trzeba zrobić za rubelki, to trzeba. Tu mi się to ładnie udało, kurde. To za rubelki. Tutaj cyk, tutaj cyk, nie wiem jak tutaj... prąd przeciągnę, ale może jakoś się uda. No i teraz stamtąd tutaj pojedziemy sobie, zrobimy sobie tutaj gdzieś rozdzielnie średniego napięcia. Mogły być jakieś większe to rozdzielnie, żeby można było, kurczę, dwa naraz jakieś zrobić czy coś, ale no nie da się. Zrobimy może tak. To podłączymy razem z tym. Rozdzielnie zrobimy, gdzie ona jest tutaj, rozdzielnie zrobimy gdzieś tu. Cyk. A to będzie osobno. I chyba da radę. Dobra, a tutaj też musimy gdzieś... Gdzie to jeszcze tutaj jest? Gdzie to ten prąd jest? Tutaj jest. Dobra, tutaj sobie zrobimy też jakąś rozdzielnię. Cyk. Rozdzielnia średniego napięcia, proszę bardzo. I to w tę stronę by musiało być. Pyk. Tutaj sobie zrobimy taki nawet większy drucisz. Pyk. To se zrobimy. I tutaj tak. I wszystko wybuchnie pewnie, bo połączę teraz dwie różne sieci. Skąd to w ogóle idzie? Gdzie to szło? To szło gdzieś tędy, tutaj przez las i przez te tutaj, przez to tutaj to. No dobra, jakbym teraz tak to usunął. To usunął. W sumie to mogłem zostawić. Dobra, dzban. Cyk, cyk. Bo muszę zasilać jakoś kopalnie, nie? Tak, gdy przejedziemy sobie tak, przejedziemy sobie... A zresztą inaczej troszeczkę. Jeszcze inaczej. Podłączymy to tak, a to podłączymy do tego. I w ten sposób wydam chyba najmniej po prostu. Także teraz elektrownia zasila te kopalnie. I przy okazji tym drutem też idzie sobie do tego... Nie, w sumie to jest bez sensu teraz, jak to będzie szło. A zresztą nie, dobrze jest. Cyk i cyk. I mamy to zasilane, tak jak mieliśmy wcześniej, tylko ewentualnie jeszcze można będzie zrobić jakiś krótszy drut kiedyś czy coś. Jest to prąd wszędzie? Chyba jest. Dobra. Zaraz będzie znowu ciemno, super.
To już mamy, rozumiem, tak? Ta podstacja tutaj jest, ten transformator. Prąd w nim jest? Jakiś jest, dobra. No to jedziemy z taką srogą linią. Tu akurat nie musi być srogiej linii. A, bo ja to chciałem tutaj podłączyć stamtąd. To, no dobra. Kurde, to jest daleka trasa jest dosyć. Tu jednak chyba rozdzielnia by mnie trochę lepiej wyszła. Rozdzielnia średniego. No to dawaj, no to zrobimy, no kurde, dawaj, no proszę bardzo, no raczej trzeba zrobić. Cyk za rubelki. Tutaj, dziękuję. Tutaj teraz sobie przeciągniemy taki pojedynczy gruby drut, taki, proszę bardzo, o. Tutaj teraz, stąd tutaj, cyk. Stąd taki, tutaj jeszcze taki, stąd tutaj taki, proszę bardzo. Nad samą wodą sobie przejdziemy, żeby potem nic nie przeszkadzało tutaj za bardzo. Cyk i cyk, tutaj to zrobimy za 100 tysięcy rubli, kurde, ale zaraz powinno się tu zaświecić wełniczej. No. Budowali czy jeszcze nie zbudowali? Halo, prąd? Halo! Żarówek jeszcze nie kupili pewnie w domach, dlatego. Budynek jest bez zasilania. No halko, czego ja tu jeszcze nie mam? Te. Tu jest. Ach, to jest niezbudowane, dobra. No, ja chcę zobaczyć światło. Jest, Eunicza ma prąd! Połowa Eunicza, jeszcze to trzeba tutaj to jakoś podłączyć, ale jest ciemno, nic nie będę widział, trudno. Jak to przejdziemy? Odległość między słupami jest... O, tu się da, okej, okay, to było bardziej bezbolesne niż myślałem. Tudzież mniej bolesne niż myślałem i teraz reszta Euniczej też powinna się ładnie zaświecić. Zaraz uwaga i cyk, wszystko świeci, bardzo ładnie. No, Eunicza świeci, Wolona świeci. Tu jest jeszcze ciemno i Wirav jest jeszcze ciemno, ale to zaraz zrobimy, spróbujemy. Teraz jeszcze Luisław, bo tutaj mamy najmniejszy problem jeszcze z tym, żeby tutaj coś podłączyć. Dawaj. Infrastruktura, linie średniego, dobra, podstacja, cyk. To by chyba wystarczyło dwiema podstacjami nawet teraz ogarnąć, tylko żebym ja tu coś widział. Żebym ja tu coś widział, to by było bardzo fajnie. Tu sobie zrobimy jedną podstację i ona nam zasili co? No tak w sumie niewiele nam zasili. Druga by w takiej sytuacji musiała być gdzieś tutaj, cyk. I trzecia gdzieś tutaj od góry jeszcze. Nic tu nie widzę. Czemu są same ścieżki, nie ma żadnej drogi? Czy to jest droga? To jest chyba droga, tak? To jest chyba droga, dobra. No to podstację tutaj zrobimy. Ja chciałem zobaczyć jeszcze, kurde, jak w nocy to będzie świeciło. Wszystko ładnie. No już się dzień robi. Akurat to jest jedyny moment, w którym chciałbym, żeby noc trwała trochę dłużej, no ale cóż. Ups. Tutaj za dolarki, bo dolarków mam więcej niż rubli teraz, to jest, słuchajcie, teraz to są bardzo ważne rzeczy, tu nie ma co za bardzo tak, nie ma co oszczędzać, więc tak się zrobi. I teraz jeszcze tutaj jakaś jedna rozdzielnia może. Rozdzielnia średniego, nie średniego, tak, dobrze, średniego. Fik. Tutaj taka, proszę bardzo. Już ją sobie zrobimy za ruble. No za ruble mnie nie stać, to za dolary, proszę bardzo, niech będzie. Jak mi to tutaj coś spłonie, to się będę, to będę zły. Zły będę. Dobra, i tutaj takie coś, proszę bardzo. I stąd teraz jeszcze... Ha, bo to jeszcze stąd tu można by było tędy jakoś przejść, czy dookoła. Czy tam jeszcze gdzieś też... Kurde, nie wiem. Dobra, zrobimy tutaj sobie rozdzielnie jeszcze. Może najpierw kawałek drogi. Tutaj kawałek drogi. Zróbmy to już... Albo nie, zaplanujmy, kurde. Co tam będę od razu, kurczę, tego? Dawaj. Infrastruktura, linie, podstacja, rozdzielnia teraz, dobra. I ją zrobimy sobie gdzieś... Tu? Zrób. Za dolary? Nie uda się, no to za ruble. Jaka bida. Dobra, tutaj tak. Tutaj sobie pójdziemy może tym grubszym kablem. Nie wiem, czy mnie będzie stać. Jakby po prostu chodzi o to, że jakbym tam tę wioskę jeszcze elektryfikował kiedyś, to będzie gruby drut tam sobie szedł. Tu gdzieś dotąd. Tutaj zrobimy sobie znowu rozdzielnie. Cyk. Chyba zepsułem... Nie zepsułem progresu budowy. Bardzo dobrze, że nie zepsułem. Dobra, zaś za ruble. Tych drutów ja nie zrobię. 70 tysięcy one kosztują, kurczę. Cyk.
No i tutaj tylko tyle, że ta... I tu w ogóle jeszcze można by było zrobić stację benzynową kiedyś ewentualnie, ale to ten... Ile to będzie kosztowało? Wszystkie te druty? A tu jeszcze nie ma kawałka. Cyk. 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 Chociaż tu można było bezpośrednio już stamtąd pójść, ale dobra. Dobra, piękna elektryfikacja, proszę państwa. Luisław, kolejne miasto z prądem. I co, 107? Dobra, to akurat już mnie stać chwilowo na to. I proszę bardzo, Luisław, kolejne miasto, które ma prąd. Dalej ma dużo problemów ze sobą. Nie ma baru, jak nie ma kościoła? Czemu 4 obywateli nie może odwiedzić kościoła, mimo tego, że kościół jest zaraz tutaj obok? Super. Nie no, fajnie, fajnie, fajnie. Ciekawe, czy to wystarczy, żeby tutaj ludzie zaczęli się wprowadzać z powrotem i się mnożyć i w ogóle być szczęśliwymi, czy nie bardzo. Nie pracują ze względu na brak przedszkola, to jeszcze gdzieś przedszkole będzie trzeba zrobić, bo bardzo dużo osób nie pracuje ze względu na brak przedszkola. Niewyedukowani też są. Brakuje im mięsa, żywności, elektroniki. No ale tutaj sklep jest, nawet jest mięso, nie ma, żywność też jest, nie ma co prawda ubrań, elektroniki. Ale to dlatego, że był problem chyba z opatrzeniem nawet z Leszcie po prostu, także tego. No jak tu drogi będą lepsze, to będzie to szybciej jeździło, mam nadzieję, i będzie lepiej. Tutaj też nie ma ubrań ani elektroniki. Części mechaniczne za to są. Ubrań, elektroniki nie ma. Jak tam tutaj? Co tam, jak tam, słuchajcie? Elektronika się nie robi, bo brakuje tworzyw sztucznych. Natomiast tutaj ubrania się robią. Ubrania się robią. Coś tutaj pewnie czeka na załadunek. Coś tam stoi, jakiś kurde jelczyk. Jelczyk tam stoi pod spodem i się ładują. No dobra, no ale to działa. Tkaniny tutaj zapierdzielają. Co prawda mało ludzi tu pracuje, z tego co widzę. Tu w ogóle mało ludzi mieszka. Brakuje im żywności. Czemu brakuje wam żywności? Naprawdę to jest taki problem, żeby dojść do tego kurde domu handlowego. A nie ma w nim żywności. Dobra. Dobra, czekaj, która tutaj jeździ z żywnością? Nie ty. Halo, stop. Czy ja to w ogóle wożę w żywność? Tak. Zakłady spożywcze, dom handlowy. No coś tu niby jeździ, ale takie chyba trochę za małe. 6 ton żywności tylko. Może ja kupię coś nowego, coś bardziej pojemnego, co? Może. Nie tak. Tutaj i kupimy sobie tutaj zamknięta skrzynia. Fajne są te 23 FPS-y, super sprawa to jest po prostu. Bardzo dobra optymalizacja. Gra siedzi głównie na dwóch rdzeniach procka, tylko na dwóch wątkach właściwie. Dobra, wielkiego kamaza czy mniejszego kamaza? Mniejszego kamaza. 5,5 ton żywności, a to wozi 6, lol. No to w sumie czy jest sens, to... Dobra, nie ma sensu tego zamieniać. Kupimy sobie po prostu drugi. Kupimy sobie po prostu drugi. No kamaza niech tam będzie, kurczę, dawaj. Kamazik, tutaj teraz, który to był? To był ten. Kopił rozkład tutaj temu panu i ten pan też niech sobie tutaj zaraz jeździ z żywnością. Załadunek, wyładunek, to powinno być dobrze. Dom handlowy bez żarcia, no fajnie, 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 fajnie. Pewnie tutaj tak było już od bardzo dawna, no ale trudno. Idę tutaj, tu są mniejsze lagi. O, zaraz jest noc znowu. Poczekamy sobie trochę, może jakiś progres będzie z... Co tutaj, ty wywrotek, halo? Co tu się... Czemu tu jest tyle wywrotek? I to wszystkie puste w dodatku. Nie, czekajcie, mają... No mają jakiś asfalt. Bo jest tylko jeden rozsiewacz. Tutaj. Kurde. Co tutaj stoi? Czego tu mamy za dużo? W sumie tych na przykład z dźwigiem. Kupimy sobie jeszcze jeden rozsiewacz asfaltu. Rozsiewacz. Cyk. I on od razu pewnie pojedzie. Załadowali go i jadą. Dobra. Pojechał. To może przyspieszyć, bo miałem tutaj tylko dwa takie kupione. Chyba, żeby jeszcze tę otwartą skrzynię którąś, bo mamy jeszcze 4. Dobra, dawaj. Sprzedalkis. I kupimy sobie jeszcze jeden. Potem, znając życie, walec też by był jakiś potrzebny. Chociaż one tu stoją i się obijają jak na razie. No dobra, no to kupimy jeszcze jeden rozsiewaczyk, proszę bardzo. Będą 4 w sumie. I pojechał od razu. Fajnie. I bardzo dobrze, że na pacę, a nie samodzielnie, bo to potem długo trwa. Chociaż wracają już samodzielnie chyba. No jak wracają, to się nie ładują już ten.
Ten się tutaj ładuje znowu strasznie długo, bo nie ma tutaj, no łopatami go ładują, ale w tym miejscu to tam akurat to strasznie nie przeszkadza. Z węglem tam był problem większy, także tutaj to tam... O mój tam, betoniarnia nie może wyprodukować betonu. Dlaczego? Bo nie ma pracowników pewnie, tak? No nie ma pracowników. Czy tutaj w ogóle są jacyś ludzie, żyją tutaj, czy ktoś coś tutaj? No nie bardzo. Już się zdążyli wyprowadzić, fajnie. Znaczy nie pracują też przez brak przedszkoli, także może by tutaj zrobić przedszkole po prostu jakieś. Dobra, Nieważne. Przeprowadzimy tutaj paru ludzi. Oczywiście, znaczy oni sobie z własnej woli tak naprawdę się tu przeprowadzą. To nie, że tam, wiecie co chodzi, nie? Dobra, kindergarten, ile to będzie to kosztowało tak w ogóle? Tak, 211 tysięcy. Ja myślę, że to jest dobra cena. Za to, żebyśmy tutaj szybciej budowali rzeczy, że tutaj ludzie będą mieli dostęp do tego w ogóle. Piękne jest to kino. Taki klocek po prostu szary, nie ma żadnych okien, nic, bo Boga, taki klocek, no. Tak wiem, kino nie potrzebuje okien, jakby, w sensie, że, no. Dobra, już jeden człowiek przyszedł do obsługi, już trochę więcej. Dzieci tu się tylko respią i oni ich nie noszą, ani nie wożą nic, po prostu dzieci się respią w tym przedszkolu. Także spoko, no i teraz powinno być tutaj więcej pracowników. Chętnych do pracy, bo mają przedszkole do dyspozycji, także... No, także powinien tutaj szturmem na ten przystanek teraz ruszać. W ogóle jakieś ścieżki tu można coś tu ułatwić, poprawić, dostosować, czy coś? Enkodowanie przeciążone. Co, karta graficzna nie wyrabia, czy o co chodzi, nie wiem. No, tędy chyba przejścia nie... Tak bym zrobił ewentualnie przejście. Tak bym zrobił. Taką tutaj dróżkę nad wodą, kurczę. Cyk. No i tu już nie. No ale coś tam może to pomóc. Jeszcze ewentualnie byśmy stąd zrobili tutaj. Stąd zrobili tak. Cyk. O. I tutaj nam będzie teraz dużo, dużo lepiej ludziom tu będzie się teraz przemieszczać między różnymi obiektami. Gdzieś to jakieś sklepy, coś tutaj akurat nie, tam jest dopiero sklepik, ale to sobie może autobusem czy coś. Tych autobusów by tu trzeba było znacznie więcej tak w ogóle kupić, ale wtedy mnie nie było stać za bardzo. Teraz w sumie już mnie trochę jest stać, więc kupimy tutaj sobie jeszcze parę tych fantastycznych autosanów. Tych. Całe trzy kupiłem. Dobra, dawaj mi to jakiegoś jednego chociaż. O, jesteś. Bardzo dobrze, dawaj, podzielisz się tutaj rozkładem z kumplami. Proszę bardzo. Stop! Stop! To nie jest ten, halo, stop, wracaj. To nie jest to. To nie jest ten rozkład, to jest ten taki lokalny, który sobie jeździ do jednej tego firmy. Który, gdzie tu jakiś jest biały autosan? Tu jest. O! To jest ten rozkład, kurde, dawaj. Dawaj, mordo. Cyk. A gdzie jest ten co pojechał, wyjechał? Gdzie on się podział? Czy to jest ten? Mordo. Eunicza przystanek 2. Ile ich tam jest? Teraz to już nie wiem, który to był. Dobra, ale to były 4 czy 3? Ile ich to było? Nie wiem, dobra, jedźcie. Coś tam jeden jest jakiś ekstra najwyraźniej. Po prostu, no i trudno, jolo. Dobra, dawaj, jedziemy. Nie mam rubli w ogóle, nic. Zero. Fajnie. Chciałem te drogi trochę przyspieszyć, budowę ich może, ale no na razie... No to zaraz, no nie takie zaraz, ale kiedyś to skończą. Możemy tu skończyć to za na przykład te dolary czy coś. Już nie, no to zrobią. Tutaj jest dużo ciężarówek, już nie ma, wszystkie już się wyładowały. Tunel zaraz zrobią, kurde. No, to nam pomoże dosyć sporo, bo tutaj duży ruch jest tędy, to tutaj będzie znacznie szybciej to szło. Potem się przebuduje to skrzyżowanie, może zrobimy coś w rodzaju ronda, może nie wiem. No, i potem jeszcze to i będzie lepiej. No to chyba wszystko w tym odcinku. No prąd mamy, no prąd jest, także fajnie. No to nara.